Edukacja Filharmonii Opolskiej jest z nami właściwie od samego początku, więc blisko od 70 lat. Rozwija się wraz z potrzebami uczestników naszych zajęć, naszych propozycji edukacyjnych. Do stałego punktu programu edukacyjnego należy zaproszenie raz w miesiącu na zajęcia umuzykalniające Power of Melody. Te zajęcia dedykowane są niemowlętom, dzieciom, ale także ich rodzicom. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Każde spotkanie to również możliwość wykonania własnego instrumentu i co najważniejsze, najmłodsi melomani mogą zabrać te instrumenty ze sobą do domu, aby wspólnie, rodzinnie muzykować. Zapraszamy również na koncerty z cyklu Filharmonicy Dzieciom. To wyjątkowy, gdyż międzypokoleniowy projekt społeczny skierowany również do najmłodszych melomanów, których muzycy seniorzy oraz obecni pracownicy artystyczni Filharmonii Opolskiej wspólnie muzykują i tworzą wyjątkowe opowieści. Najbliższy koncert odbędzie się już 7 listopada. Zostanie on wzbogacony o opowieść o strachliwym Janku. To propozycja o tym, jak odzyskać odwagę. Do stałych elementów działalności edukacyjnej Filharmonii Opolskiej należą lekcje muzyczne, czyli takie spotkania w kręgu instrumentów, które na co dzień występują z orkiestrą symfoniczną. Te zajęcia skierowane są do grup zorganizowanych, zarówno 4- i 5-latków, grup szkolnych, a także z wielkim zaangażowaniem rozszerzyliśmy grupy zainteresowanych, gdyż zauważyłam, iż coraz częściej zapisują się grupy seniorów, którzy również chcą uczestniczyć w tych wyjątkowych spotkaniach muzycznych. Nowością w tym roku będą zajęcia skierowane do tych najmłodszych, naprawdę najmłodszych melomanów, 4-5-latków, czyli grup przedszkolnych. Te zajęcia zostały opatrzone taką nazwą Poczuj rytm, ponieważ są to zajęcia, które wzbogacone zostały nie tylko warstwą muzyczną, instrumentalną, ale również treningiem uważnego słuchania, odczuwania, ale wszystkimi zmysłami, nie tylko słuchania, a także połączenia tych zajęć z muzyczną zabawą i elementami logorytmiki. Lekcje muzyczne tradycyjnie już odbywają się zarówno w Filharmonii Opolskiej, jak również w przedszkolach, szkołach i ośrodkach na terenie całego województwa. W nadchodzącym 70. sezonie artystycznym będą kontynuowane również otwarte próby generalne. To wyjątkowe spotkania dla dzieci i młodzieży. To okazja, aby spojrzeć na pracę orkiestry od kuchni, jak również dostrzec wyjątkową rolę dyrygenta, a także to, co najważniejsze, włączyć się w proces kreowania i tworzenia sztuki. Na otwarte próby generalne zapraszamy praktycznie w każdym miesiącu. Grupy zorganizowane serdecznie zapraszam do sprawdzenia, w jakich datach, w jakich konkretnie dniach te próby będą się odbywały. Rezerwacja biletów odbywa się tylko i wyłącznie przez stronę internetową. Serdecznie zapraszamy.